Dziś odcinek specjalny recenzji, ponieważ nareszcie dotarły do nas długo wyczekiwane 28 Jordana, buty szokujące designem oraz nowoczesnością, o czym przekonacie się za chwilę. Zapraszamy. Tym razem firma naprawdę postarała się z pudełkiem, sami widzicie jak to wygląda. Każdy but dodatkowo zawinięty jest w bawełniany worek z logo Jumpmana oraz tekturową wkładkę, która zapobiega odkształceniom i zagnieceniom materiału, z którego zrobiono te dość nowocześnie wyglądające kiksy. Na pierwszy rzut oka wrażenie jest dziwaczne, patrzysz na bryłę i zadajesz sobie pytanie, to mają być buty do koszykówki? Dopiero kiedy założysz je na stopy, zmieniasz zdanie. Naprawdę nie potrzeba świecących bajerów na zewnątrz, żeby wiedzieć, że ma się na nogach coś niezwykłego. Przede wszystkim przednia część podeszwy. I może zacznę właśnie od amortyzacji. 28 mają z przodu dwie jednostki zoom umieszczone jedna obok drugiej. Co ciekawe, są one nieco wypukłe od spodu, nie wiem czy to widać, co daje stopie uczucie dosłownie jakbyś miał pod nogą sprężyny. W odróżnieniu od dotychczasowych modeli, które wykorzystywały zoom w przedniej części stopy, tym razem między stopą, zoomem i gumą od spodu podeszwy nie ma pianki fajlonowej. Innymi słowy, genialnie się w nich skacze, bo przód jest jak sprężyna, a środek buta ultra lekki i sztywny. Trudno to opisać, musielibyście spróbować, żeby się przekonać, o czym mówię. Całość systemu amortyzacji dopełnia potężna jednostka zoom podpiętą. Nie tak sprężysta jak przód, bo zatopiona nieco głębiej, ale tak miało właśnie być. Ogółem w życiu nie widziałem lepszej amortyzacji i będę naprawdę zdziwiony, jeśli nie zobaczymy takiego zastosowania Zoom R w przyszłości. Trakcja. Guma, z której zrobiono podeszwę, jest relatywnie miękka i plastyczna, ale nie nazbyt miękka, jak to ma miejsce na przykład w nowych modelach Adidasa. Efekt jest tego taki, że przyklejasz się do czystego parkietu, nieco zakurzony także chwyta przyzwoicie i pewnie można w nich biegać po orliku, ale kto by chciał niszczyć w ten sposób tak dobre buty? Materiały i wygoda. Nowością jest na pewno ilość użytego włókna szklanego, zarówno pod śródstopiem, jak i wokół pięty. Środek buta składa się z gąbczastego miękkiego sliwa, a cały system trzymający stopę w miejscu wykonany jest z fiuzowo podobnych, zgrzewanych termicznie warstw. Materiał cholewki to z kolei tkanina, z której wykonuje się nowoczesne namioty, tak mi się przynajmniej to wszystko kojarzy. Nie da rady go porwać czy rozerwać, to samo zresztą tyczy się zamka. Nawet jeśli będziesz grał w półzapiętych butach, tak chyba zresztą prezentują się najlepiej, możesz mieć pewność, że zamek zostanie na swoim miejscu. Dwudziestki ósemki są mega wygodne m.in. dlatego, że nie posiadają sztywnych elementów cholewki. Nie wymagają więc rozchodzenia czy rozbicia materiału. Sobie i Wam życzę, żeby każde buty koszykarskie były wykończone w ten sposób. Mistrzowsko wykonane są zwłaszcza okolice pięty i Achillesa, chociaż nie wiem czy uda Wam się to zobaczyć. Trzymanie stopy. Jak już wspomniałem, za stabilizację stopy odpowiadają termicznie zgrzewane paski, które zaciskają się wokół gąbczastego sliwa tak mocno, jak mocno zechcesz się zasznurować. Porównując poziom stabilności 20 ósemek do regularnych modeli, to jak zapinać pasy w samochodzie osobowym i pewnego dnia przesiąść się do foteli kubełkowych i zapiąć pasy rajdowe. Nie musicie się martwić pod warunkiem, że dobrze dobierzecie rozmiar. Ludziom z wysokim podbiciem polecam pół numeru większe. Nie wiem też, czy każdy z Was będzie w stanie dopiąć się do końca. Problemy mogą mieć szczególnie ludzie z grubymi łydkami. Przewiewność. Tak naprawdę jedyny punkt, do którego można się przyczepić. Materiał cholewy nie stanowi całkowitej izolacji, przepuszcza powietrze, ale dzieje się to w minimalnym stopniu. Podsumowując, amortyzacja 5x5, najlepsza jaką w życiu widziałem i mówię to bez żadnego cienia wątpliwości. Trakcja 4,5x5 tylko dlatego, że nie pograsz w nich zbyt długo na asfalcie.
Materiały 5x5 za nowoczesność i jakość, wygoda również 5x5, chciałbym, aby każde buty były tak przemyślane i wykończone. Trzymanie stopy również 5x5, chociaż nie wyglądają, naprawdę są bardzo stabilne. Oraz przewiewność, tutaj muszę odjąć punkt 4x5. Ogółem daje to 28,5 punkta na 30, a to się równa niemal perfekcyjny wynik. Jak możecie zobaczyć, Jordan 28 to zdecydowanie najlepsze performansowe buty, jakie recenzowaliśmy do tej pory. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.